Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. W dzisiejszym świecie chrześcijańskim każda fundamentalna doktryna dotycząca osoby i dzieła Pana Jezusa Chrystusa jest atakowana lub podważana przez fałszywe nauczanie. Doktryna o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego nie jest tu wyjątkiem. Chociaż Pismo Święte jasno naucza tej prawdy, wielu szczerych chrześcijan jest co do niej zdezorientowanych. Mówi się, że po przyjęciu Pana Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, osoba może utracić swoje zbawienie i ponownie się zgubić, dopuszczając się grzechu w swoim życiu. Dlatego zbawienie wierzącego jest rzeczą warunkową, zależną od tego, jak zachowa się on po zbawieniu. I to jest oczywiście kłamliwy pogląd. Pewien stary kaznodzieja od warunkowego zabezpieczenia powiedział błędnie: dostanie się do nieba jest jak jazda na rowerze. Kiedy wierzysz w Ewangelię, Pan cię na to stawia. Ale musisz pedałować, jeśli przestaniesz pedałować, spadniesz i nie dostaniesz się tam. Ta błędna koncepcja uczy, że wierzący musi wykonać swoją część, aby zapewnić sobie dostanie się do nieba. Dlatego jego zbawienie zależy od jego uczynków. Jest to zwykłe zaprzeczenie Pismu Świętemu, które mówi na przykład w liście do Rzymian, 4 rozdział. List do Rzymian, 4 rozdział, od 1 do 8 wersetu. Cóż wtedy znalazł według ciała, rzeczemy, Abraham, ojciec nasz? Bo jeśli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, a temu, który wykonywa uczynki, zapłata nie bywa przyznawana podług łaski, ale podług powinności. Temu zaś, który nie wykonywa uczynków, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytywaną bywa wiara jego za sprawiedliwość. Jak i Dawid błogosławionym nazywa człowieka, któremu Bóg poczyta sprawiedliwość, niezależnie od uczynków, mówiąc: błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Oraz Efezjan, 2 rozdział. Efezjan, rozdział 2. Efezjan, rozdział 2, wersety 8 i 9. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I także mamy Tytusa 3:5. Takich miejsc w Słowie Bożym jest pełno. Tytusa 3 rozdział 5 werset. List do Tytusa 3 rozdział werset 5 mówi nam wyraźnie: nie z uczynków sprawiedliwości, które myśmy czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie, odrodzenie i odnowienia Ducha Świętego. Ta fałszywa doktryna jest poważnym błędem, ponieważ podważa łaskę Bożą i ukończone dzieło Chrystusa. Poniża także nieskazitelny charakter Boga. Moim pragnieniem jest przedstawienie prostych nauk Pisma Świętego na ten temat, aby nie było pomyłki co do wierzącego i co do jego wiecznego bezpieczeństwa, czyli co do wiecznego bezpieczeństwa wierzącego. A następnie chciałbym przyjrzeć się niektórym głównym fragmentom Pisma Świętego, które są niewłaściwie użyte do poparcia fałszywej doktryny o warunkowym zabezpieczeniu i wyjaśnić, co naprawdę oznaczają te wersety, aby czytelnicy Słowa Bożego dostrzegli błąd w tych błędnych interpretacjach, które są popularyzowane. Fragmenty Pisma Świętego, które nauczają o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego, są liczne. Pierwsze z nich, które chciałbym omówić, to jest Łukasza 15, rozdział 3 do 6 wersetu. Ewangelia Łukasza,
15 rozdział, 3-6 wersetu i powiedział im to podobieństwo, mówiąc: któryż z was człowiek, mając 100 owiec i straciwszy jedną z nich, nie zostawia 99 na puszczy i nie idzie za tą, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie, i znalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje, radując się, i przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: radujcie się ze mną, bom znalazł owcę swoją, która była zginęła. Widzimy wyraźnie. Opowiedział im to podobieństwo. Powiedział im to podobieństwo, albo opowiedział im tą przypowieść, mówiąc: kto z was, mając 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie, a gdy ją znajdzie, kładzie ją sobie na ramiona, radując się, a kiedy wraca do domu, zwołuje swoich przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: radujcie się ze mną, bo znalazłem moją zgubioną owcę. To podobieństwo, ta przypowieść o pasterzu, który znalazł zagubioną owcę, jest obrazem Pana Jezusa w jego dziele poszukiwania i ratowania dusz. Możemy o tym przecież przeczytać w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 10 werset. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 10 werset mówi następująco. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ramiona w Piśmie Świętym mówią o sile. Jak wspaniale jest widzieć, że właśnie tam kładzione są zagubione owieczki po ich odnalezieniu. Izajasz 9, rozdział 6, werset mówi nam, że w czasie Nowego Przymierza, czyli w tysiącletnim królestwie, rządy całego świata spoczną na ramionach Pana. Liczba pojedyncza, ale tutaj wierzący spoczywa bezpiecznie na jego ramionach, liczba mnoga, czyli że w Nowym Przymierzu rządy całego świata spoczną na jednym ramieniu Pana, a tutaj wierzący spoczywa bezpiecznie na ramionach, liczba mnoga. To mówi o podwójnym bezpieczeństwie, które mamy w Chrystusie. Jesteśmy bezpieczni i bezpieczni w Jego zbawieniu. Bardzo ważne jest, żeby zauważyć, że pasterz z tego podobieństwa, z tej przypowieści, nie ustanowił nowo znalezionej owcy, nie postawił nowo znalezionej owcy w połowie drogi do domu i nie powiedział: no, teraz musisz zrobić to, co do ciebie należy, a resztę drogi do domu przejść jak należy. A jeśli tego nie zrobisz, wygnam i nie wpuszczę cię. Tak nie powiedział. Nie, prowadził owcę przez całą drogę do domu. To mówi nam, że mamy Zbawiciela, który prowadzi całą drogę do domu. Całą drogę. Tych, których ratuje, zabiera aż do domu, aż do nieba.